Cześć, na kanale Axis Libris. Dzisiaj jedziemy na samych swoich do kina. Sami swoi początek. Ale mamy piękną wiosnę tej zimy. Autobusy mi tak nie za bardzo pasują. Może się przesiądę, może mi się uda w coś przesiąść. A na szczęście są te bloki reklamowe, to może na sam film zdążę. Wybieram się z babcią do tego kina, ponieważ no babcia jest oczywiście fanką oryginalnego filmu, znaczy no tego starego filmu Sami Swoi. Oglądaliśmy go chyba z trylion razy, ile razy był grany w telewizji, to oczywiście babcia fanka, nie? Więc pomyślałam sobie, że a co, może też zaciekawi ją, co zrobili z tą nową częścią, z tym prequelem. I zaprosiłam ją, zgodziła się i pójdziemy razem, tylko nie wiem jak to wyjdzie z nagrywaniem relacji. Ale to najwyżej, bo nie wiem czy się zgodzi wystąpić gościnnie, ale no. Jak coś to po prostu po filmie, po powrocie do domu wam opowiem jak tam wrażenie. Co w ogóle o tej porze taki ruch samochodowy? Normalnie jak w jakimś, jak w Ameryce. Co tu się dzieje? Strasznie duży ruch jest. W ogóle jakie stado ptaków. Przed chwilą tworzyły klucz, ale się teraz trochę rozmyły. Nie zdążyłam włączyć aparatu. No mówię wam, szalony ruch dzisiaj jest po prostu. Dobra, pojadę tym, może będę mieć jakąś przesiadkę. Ale się zdenerwowałam.
jadąc autobusem, widziałam z tyłu, jakby przez tylne okno, że jedzie autobus za nami, do którego mogłabym się przesiąść i byłoby fajnie. I już się szykowałam do wysiadki z tego autobusu i patrzę, a ten autobus, którym jechałam, jak zjeżdża na przystanek, a ten drugi po prostu sobie jedzie dalej. W ogóle nawet nie zwolnił. Ja tak się wkurwiam, ja pierdzielę, typie, kurwa. Ale dobra, wysiadłam tutaj i za 3 minuty będę miała inny autobus, no dobra. Trochę się spóźni, ale na szczęście są reklamy. Dobra, jakoś dotarłam. Idziemy na ten film. Jak ci się podobało? No, fajnie, podobało ci się. Ale te chmury tam wyglądają, całkiem góry przykryły, nie? Ale niebo piękne! Ptaki śpiewają! No, wiosna już! Ale jak gwizdżą! Ale fajnie wygląda ta chmurka, taka pojedyncza tutaj. Tutaj takie gładkie te chmury, a ta jedna jak UFO wygląda. Latający spodek. Ale ładne niebo. Pogoda taka. Dobra, to idę. No, to jadę do domu. Trzymaj się zdrowo, no. Jadę do domu. No, pa, pa, pa.
budują tutaj coś. Zawsze jakieś łąki tu były, a teraz budują. Matko, jaki korek. Zakorkowany. Jak oni jadą? W końcu to rudery remontują.
Dobra, teraz muszę się przejść piechotą. Ale widok. Ale widok. Chmury i góry. Ale widok. A co to niby jest? Punkt G? WTF? Ale to mega wygląda. Te chmury z górami. Jeszcze taka mgiełka jest pomiędzy nimi, ale jaja. Pięknie. A zatem generalnie babcia nie chciała wystąpić. Ona taka już jest, że po prostu, nie wiem, jakoś nie chce, no trudno. Ale w każdym razie pytałam się ją i bardzo jej się podobało. Znaczy powiedziała, że no fajne. Fajne i cieszyła się, że widziała w kinie ten film. I też śmiała się kilka razy. Wydawało mi się, że też w scenie, gdzie tam część osób była wywożona no, w głąb Rosji, to trochę chyba łezki musiała wytrzeć, ale generalnie to podobało jej się. I mi też. Naprawdę fajnie zrobiony film. Rzeczka płynie. Jedna i druga. A tutaj latem na tym spłachetku trawy to czasami krowy są. Tutaj rzeczka wpada w rzeczkę. I tam, nie wiem skąd te krowy się biorą tam, ale często właśnie tam widuję krowy. Na tej trawie. A to mnie zawsze tak rozwala. W każdym razie myślę, że jest dobrze oddany jakby klimat tego oryginalnego filmu Sami Swoi. Myślę, że fajnie było to zrobione. I jakby Kazimierz Pawlak jest zagrany mistrzowsko. Jest genialnie zagrany. Zarówno tam była taka scena w ogóle, kiedy oni jeszcze byli małymi dziećmi, to zarówno ten dzieciak, który go grał, to fajnie zagrał. I później jako ten już taki młodzieniec Pawlak, to też naprawdę był świetnie zagrany. Sposób mówienia jego charakterystyczny, ale też jakby trochę mimika, gestykulacja, no wszedł w swoją rolę naprawdę wyśmienicie. Więc to tylko jakąś tam nagrodę bym mogli mu dać za to, bo bardzo dobrze się spisał. I też babcia potwierdziła, że też jej się podobało to, jak był zagrany. Natomiast Kargul był dosyć taką niszową postacią, bym powiedziała. Z całą pewnością ten film stał się jakby laurką dla Pawlaka. Był zrobiony ten film trochę jak taka laurka dla Pawlaka, dla konkretnie postaci Kazimierza Pawlaka. Takie miałyśmy obie z babcią wrażenie. On był zrobiony tam praktycznie jak taki superbohater. A tutaj uratował wieś, a tutaj uratował coś tam. Żydów ukrywał podczas wojny. No po prostu był jako bohater, taki bohater, że praktycznie nie miał wad, a tutaj końmi się zajmował, lubił konie i o w ogóle jaki on był piękny i wspaniały. Znaczy nie piękny i wspaniały, ale taki po prostu super pozytywna postać. Że trudno byłoby go nie lubić w tej po prostu historii. Kargul natomiast był strasznie poboczny. On tutaj był taki, a tu się ojca słucha, tu coś tam, jakby nie miał swojego charakteru w ogóle. No tam się napierdzielali, prawda, z Pawlakiem młodym, a tutaj coś tego, ale nie miał jakiegoś takiego swojego własnego charakteru. On był po prostu jako antagonista naszego bohatera, ale nie był, no jakiś taki, wiecie o co chodzi, taki mdły był trochę. I babcia też stwierdziła, że był średnio dobrze zagrany, że nie był aż tak zagrany jak
jak Pawlek, odtwórca roli młodego Pawlaka. No to naprawdę był bardzo fajnie zrobiony, jeśli chodzi o Pawlaka. A Kargul to taki... Był dodatkiem, po prostu był dodatkiem. Jego postać cała była też dodatkiem. I no. A generalnie, co mnie trochę uderzyło, postać Mani, czyli tej żony Pawlaka, aktualnej żony, gdzie on tam miał z nią tego Witie i tak dalej, i tam już w starym filmie Sami swoi, oni tam razem żyli. Postać tej Mani to jest bardzo tragiczna postać. Mi tak szkoda było. Łamiąca serce postać i historia. No, smutny był motyw tego, że tu była taka nieszczęśliwa miłość Pawlaka do Ukrainki, którą oni nazywali Nechajką. Nazywali ją Nechajką, bo ona zawsze mówiła Nechaj budziet. Ja to tak po rusku powiedziałam, nie po ukraińsku. Nechaj budę. Nechaj budę! To po ukraińsku bardziej. I ona zawsze tak na wszystko mówiła, więc no, nazywali ją Nechajką i oni się strasznie jakoś taki był, ta miłość taka była między nimi, ale no to były te czasy, gdzie rodzice wydawali za mąż, więc no nie mogli zadecydować sami, tylko bo tutaj ta ma majątek, a tam byście nie mieli gdzie się podziać, a coś tam, trzeba tych młodych z domu wypchnąć i w ogóle, no i wydali ją za tą Manię. Bez miłości, bez jakiegoś w ogóle nawiązania. Oni dopiero potem z czasem musieli się przyzwyczaić do siebie, musieli się polubić i jakby no też ten Pawlak był taki pokazany, że no jakby starał się jej nie krzywdzić w związku z taką historią, z taką sytuacją, tak? Nie wykorzystywał też swojego takiego jakiegoś, że mógłby jej coś tam... Nie, po prostu to tak sobie żyli, nie? Pod koniec, jak oni już tam są wycofywani na ziemię odzyskane, to jest taka scena, gdzie już ostatnią noc spędzają w tym domu starym, w tej swojej ziemi. Ostatnią noc tam spędzają i rozmawiają ze sobą. I ta scena jest dosyć urocza, bo oni pierwszy raz ze sobą mają taką poważną rozmowę o swojej relacji, o swoim związku. I to pokazuje też, jak bardzo jednak ważna jest komunikacja i rozmowa w związku, bo rzeczywiście oni tutaj powiedzieli sobie... Trochę mi się ta rozmowa, wiecie, z czym kojarzyła? Jeżeli kojarzycie... Skrzypka na dachu. Jest ta scena, gdzie... Oj, jak on się nazywał? Tewie. Mleczarz Tewie. Gdzie Tewie mówi do swojej żony: Golde! Ona się chyba Golde nazywa. Golde! Do you love me? I to jest ta rozmowa właśnie, która była między Golde a Tewiem. Oni mieli takie, no... No żyjemy już tyle lat ze sobą, no mamy te dzieciaki, nie? Żyjemy, no już przyzwyczailiśmy się do siebie, więc jeżeli to nie jest miłość, no to co to jest? Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me? Do I love you? Well... For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now? Golden, the first time I met you was on our wedding day. I was scared. I was shy. I was nervous. So was I. But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golden, do you love me? I'm your wife. I know. But do you love me? Do I love him? Well? For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his. If that's not love, what is? Then you love me. I suppose I do. And I suppose I love you.
too. It doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to know. Jakby przyzwyczajenie chociażby. Może się lubicie, może jesteście przyzwyczajeni, no nie wiem, czy to można nazwać miłością, ale jeżeli się czujecie z tym dobrze i powiecie sobie to i wam to jakoś miło się zrobi od tego, to bardzo pozytywnie. I bardzo właśnie ta rozmowa między nimi miała dla mnie vibe właśnie tej rozmowy ze Skrzypka na dachu. To było dosyć urocze. Słońce zachodzi, a ta rzeka sobie płynie, rzeczka, rzeczułka. Płynie sobie, płynie. Kanalik, rzeczka, rzeczułka. Ciek wodny. A chmury na górach. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. W każdym razie ta postać tej Mani to jest naprawdę postać tragiczna i szkoda mi jej było strasznie i troszkę mi tak smutno było po tym, jak zobaczyłam, że no ona tyle lat żyje, jakby nie była jakąś taką miłością jego, bo on tamtą Ukrainkę kochał strasznie, więc ona jakoś tak zawsze była też na drugi plan. On w konkury przyszedł, żeby tam się starać o jej rękę, nie tyle dla niej, co dla konia, żeby konia nabyć dla gospodarstwa. No smutne to było strasznie. Ona taka była zawsze jakoś na drugim planie. On się tam o swoją rodzinę martwił, coś tam. Jakoś tak... Niby on był takim bohaterem, ale no też to jest to, że wtedy faktycznie były tamte czasy i oni niewiele mieli do powiedzenia, ale w każdym razie tak samo jak oglądałam Chłopów i się wkurwiałam na tym, na tych, ten konserwatyzm. To jest właśnie to. Konserwatyzm i tradycjonalizm. Psu na budę takie coś. Oj... Obrzydliwe stare czasy. Za to przebiśnieżki są. Jakie piękne. Już są przebiśnieżki śliczne. Ja tak lubię przebiśnieżki. O, jakie one fajne. Jak się przebijają. Nawet nie mają śniegu, przez który by się miały przebijać. Jakie śliczności. Co ja tutaj tylko takie dwie kępeczki znalazłam? No nic, dobre i to. Przepiękne kwiateczki. Przed chwilą też jakiś komar latał mi koło nosa. No, wiosna przyszła. Lato. Luty się jeszcze nie skończył, a już wiosna przyszła. O ja! A co jeśli za ileś lat ludzie będą myśleli, że luty to nazwa powstała od lato? Księżyc. W każdym razie, zaczynając od początku filmu, to sam film zaczyna się takim sielskim widoczkiem, bardzo ładnym, pięknym widoczkiem. I taki najazd jest na... najazd. No, jak kamera najeżdża. Najeżdża kamera na ten widoczek tej wsi, na tą wieś. I tam widać, że ktoś ciągnie wóz, ktoś tam idzie z czymś tam, z jakąś kozą chyba, coś takiego. I ja tak sobie skojarzyłam, że trochę tak jak ta wioska Asterixa i Obelixa, nie wiem, tak mi się skojarzyło. W każdym razie cała ta wieś w ogóle i wszystkie te widoczki takie właśnie chłopskie, jakieś te ozdoby, jakieś takie klimaty, że tam koza się pasie, coś tam. To było tak ultra urocze, sielskie i plastycznie śliczne, no aż trudno było się nie uśmiechnąć do tego.
z drugiej strony tu było tak sielsko, anielsko, muzyczka wesoła, a tu nagle mamy próbę morderstwa, a tu nagle za chwilkę potem mamy próbę samobójstwa i dalej jest ta wesoła muzyczka. To chyba taki typowo polski humor. W typowo polskim starszym filmie. Nie wiem. Tak mi się skojarzyło, że to było bardzo polskie spostrzeżenie. Znaczy spostrzeżenie, połączenie tej wesołej muzyczki z takimi trudnymi tematami. W ogóle... Czy to jest but? Czy to jest jakiś pojedynczy but? Co to jest? Nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale a propos tego, co jest typowo polskie, to traktowanie brzegów rzek jak śmietnisko. To jest niestety typowo polskie. Fuj. Możecie się zdziwić, dlaczego jakaś próba samobójcza pojawia się w takim filmie. Ano była taka scena, jak Pawlak się nie dostał do kawalerii, bo za niski był i on się tam, ten Kargul go zwyzywał od konusów i on chciał się powiesić z tego powodu. Więc no, była nawet taka scena. Ale bardzo bogato opowiedziana była ta historia, bardzo dużo jakby szczegółów i można było prześledzić faktycznie tę historię. Było trochę odwołań do jakichś tam scen czy opowieści ze starych, samych swoich. Naturalnie była też scena, gdzie krowa tam, no, że przyorali troszkę tam na trzy palce tę ziemię, nie? To tak, to było pokazane. No, dużo, dużo było takich odwołań chyba. Tak mi się wydaje. Też dawno nie widziałam, ale to się w życiu widziało tyle razy, że wydaje mi się, że pamiętam. Więc... No, było to wiarygodnie. Na pewno ten prequel jest przedstawiony wiarygodnie i według mnie, tak na moje oko, na mój rozum, to trzyma się kupy, jest spójny z oryginałem. Tak mi się wydaje, że twórcy pierwszej części nie byliby zawiedzeni. Myślę, że by się cieszyli, że to był tak prawidłnie oddany hołd tamtemu filmowi. Ale też jak bardzo się tamte czasy jednak zmieniły, to nie tylko obyczajowo, ale nawet coś takiego jak za rozpłodowego konia, za rozpładzanie konia, gość zażyczył sobie, i to takiego potężnego, takiego bardzo drogiego, cennego rozpłodowca konia, to zażyczył sobie gościu 5 złotych. I to było kupa hajsu. To było strasznie dużo pieniędzy. I zobaczcie, jak ta wartość złotówki spadła od tamtego czasu. Przez ponad 100 lat wartość złotówki tak spadła, że za 5 złotych to ledwo jakiś chleb się znajdzie. Ale jaja, co? Takie mamy czasy. Znaczy, no, szczerze, pomimo tego, że teraz 5 złotych to jest drobnostka, ja myślę, że te czasy są dużo lepsze i wymiatają w porównaniu z tamtymi czasami, pomimo wszystko. Takie jest moje zdanie. Change my mind. Jak oni tam powiedzieli nawet 5 złotych? Ślub tyle nie kosztuje. A dzisiaj ludzie się biorą kredyt, po prostu zapożyczają, żeby zrobić ślub prawidłowy według swojego uznania. Szok! Ale sprytnie ten Kazimierz Pawlak sobie poczynał. Jakby, no był łebski, to trudno mu tego odmówić. Jak na przykład na samym początku już to było widać, kiedy okazało, że tam bolszewicy napadli na Kowala, to córka tego Kowala to była jego ukochaną. I on tam się strasznie szybko się tam pojawił i tam się zaczął rzucać i byłby dostał kulkę w łeb, ale czystym przypadkiem, czystym fartem po prostu miał jakieś ulotki bolszewickie w kieszeni. I po prostu zaczął udawać, że niby jest partyjniakiem, że to jest taki komuch i w ogóle. I faktycznie oni tam mu uwierzyli i dzięki temu po prostu ocalił
ocalił rodzinę tej dziewczyny dzięki tej sytuacji właśnie. Więc gdzieś tam po prostu miał taki po swojemu, gdzieś tam po chłopsku, po tego, ale gdzieś tam był jakimś takim, jak on, dyplomacja, nie? Taki, no miał łeb do mediowania, do jakiejś właśnie takiej chłopskiej dyplomacji. No i było też jednak dużo takich komediowych scen i no, że śmieszność tego ich języka takiego chłopskiego, takiego potocznego, jak tam jak on już był poślubiony z tą Manią i tam oni się zastanawiali, jak się wziąć za to, ten, żeby skonsumować związek małżeński. I on mówi, no jak, no przecież ja parzyłem konie tyle razy, to wie o co chodzi. I on mówi, ja mam pójdźkę, ty masz kosmatkę. Jaki język w ogóle. I jakoś tam dali radę, ale... śmiesznie to tak brzmi. Ja sobie tak autentycznie wyobraziłam sobie, że trzymają sowy. Lol. No i generalnie też takie komediowe sceny typu, jak tam się z... ksiądz mu kazał przeprosić, pogodzić się z kargulem. Chociaż on nie chciał bardzo, no ale jak ksiądz kazał, to... no to poszedł się godzić z tym kargulem. I kargul mówi, no pogodzi się dopiero jak wypije z nim zdrowie ojca jego tam. Bo on umarł, ten ojciec kargula, więc zdrowie ojca mieli wypić i w ten sposób się pogodzić. A zza płotu rodzice Pawlaka obserwowali to i oni myślą, co, to chyba ta Mania go tak odmieniła, że on nagle tutaj tak lubi się z kargulem. Co to się wydarzyło? I oni mówią, ten ojciec, baba to najlepszego chłopa na manowce sprowadzi. Lol. Tymczasem to wcale nie dla kobiety, tylko dla księdza on to robił. Bardzo to było zabawne wtedy. Jakby w kontekście, nie sama sytuacja, tylko właśnie włożona w kontekst. To było wtedy zabawne. I w ogóle tam Pawlak trafił do więzienia. Pawlak był w więzieniu, ja miałam takie wytyfy. Nie miałam pojęcia o tym. To było coś nowego. Nie wiem, czy tam było jakieś w starych filmach wzmiankowane, że on w pace siedział. Nawet jeżeli tak, to ja nie pamiętam, a jeżeli nie, to był to bardzo ciekawy wątek włożony do tej historii. Naprawdę ciekawy. Serio, to ja się zastanawiam. Zastanawiałam się od razu, jak wyszedł z tego Pawlak, wyszedł z tego więzienia. Ja się zastanawiałam, kto i ile zapłacił temu księdzu, że on tak bardzo rehabilitował publicznie Pawlaka przed całą wsią, przed tymi wszystkimi ludźmi. On tak rehabilitował go, że nawet go po prostu sam się kajał, że och, bo ja też tutaj nie jestem bez winy, też cię obgadywałem i w ogóle. Ja tak... jakoś... jestem nauczona nieufności wobec duchownych, więc jakieś to takie było... No, tak po prostu mam, że jestem nauczona nieufności wobec duchownych, więc po prostu... Jezu, jaki czerwony się obraz zrobił. Nie.
Jaki color coding. W każdym razie, no, tak sobie pomyślałam wtedy, że coś to taki nie do końca jest. Nie do końca ufam, że on taki faktycznie był przekonany o tym, że jakieś to takie było naciągane, że on tutaj nagle tak rehabilitował go przed wsią. No ale dobra, niech mu tam będzie, został zrehabilitowany. Wszyscy są zadowoleni. Ale generalnie to było całkiem urocze, jak ten Pawlak z tymi końmi miał takie, och, taki konik! Był taki zauroczony tymi końmi i miał tego swojego konia ukochanego, którego nazwał Faraon! Faraonek i on... przezabawna sytuacja według mnie i mojej babci, nas obie to równie rozbawiło, żeśmy się śmiały na sali kinowej głośno, gdy był oskarżony Pawlak o to, że uszkodził swojego teścia i potem się okazało, że ten, że to ten koń kopnął. Więc właściwie tak jakby z jednej strony to trochę było tak, że niby tak jakby się zemścił za samego Kazimierza, albo że po prostu był, no tam wkurzył się na niego. Generalnie też ten teść, tam na początku była taka scena, na początku jakby relacji z tym teściem była taka scena, że ten koń był przez szwagra Pawlaka, był po prostu z jakoś tam zajeżdżony strasznie i taki coś tam miał jakąś przypadłość i ten teść Kazimierza kazał mu jakieś okłady z zimnej gliny robić, a jego ojciec powiedział, nie, to glina nic nie pomoże, musisz go rozgrzać strasznie. No i zaczął tam tego konia, zaprzągł go do pługa i tam ten koń... Myśmy myślały z babcią, że o nie, ten koń padnie, on umrze, o nie, przecież to tamten się tutaj niby zna na tych koniach, o nie, on umrze. I miałyśmy takie, o nie, już nie chcemy na to patrzeć, po prostu nie chciałyśmy widzieć tej sceny, że ten koń ginie. No, ale w każdym razie koń przeżył, niespodzianka i w ogóle taki szok, że aj, więc jednak ten miał rację. No i w międzyczasie właśnie ten ksiądz to tak strasznie się zdenerwował na niego, że on tutaj taki siaki owaki i taka sytuacja była, ale właśnie z tym koniem była taka, no tak dużo, dużo jakichś tam anegdot było związanych z tym koniem i właśnie ta scena, że on tego teścia ukatrupił poniekąd, to było śmieszne, że to tak jakby niby, no bo w sumie jakby posłuchał się rady tego teścia i by dał mu te okłady z tej zimnej gliny, to może ten koń faktycznie by nie przeżył. No to widocznie ten koleś może się nie znał na tych koniach jednak tak dobrze. No i w każdym razie ten koń tak jakby się tutaj zemścił. Zabawne to było, nie wiem, śmiałyśmy się obie, jak się dowiedziałyśmy o tym, że ten koń jednak był winny temu całemu temu zabójstwu i ten wrócił z tej paki i potem idzie i tego konia tak, o tak, dobry konik, dobry, prawidłowy konik. I też się zastanowiłyśmy w sumie, jak ten Witia się urodził i on był taki mały, mieliśmy takie, po kim on ma takie bardzo jasne włosy? I jak i ta Mania była ciemnowłosa i ten Kazimierz był ciemnowłosy, a ten młody się rodzi i taki bardzo płowy blondyn. I tak, co to się wydarzyło? Ale potem jak zaczął dorastać, to mu sciemniały. Ja miałam takie, okej, nie wiem. No ale w sumie, jeżeli na przykład jeden z rodziców Pawlaka był jasnowłosy i jeden z rodziców Mańki był jasnowłosy, no to jest możliwe, żeby oni urodzili blondyna. To się da. Po prostu oboje są heterozygotami. Tak to działa. Więc w genetyce takie rzeczy są prawidłowe. Byłoby natomiast grubo podejrzane, gdyby to oni oboje byli blondynami, a urodzili ciemnowłosego. Ponieważ, no... gen jasnych włosów jest recesywny. Tak, to pamiętam jeszcze ze szkoły. Uwielbiałam lekcje genetyki. Jedne z najulubieńszych moich tematów generalnie. I przy okazji w ogóle w tym filmie naprawdę fajnie, według mnie, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o historię, ja się nie znam, ale
Według mnie, według tego, co ja gdzieś tam wiem, coś niecoś o historii, to według mnie ten film ma fajnie nakreślone tło historyczne. Moim zdaniem jest to całkiem spoko zrobione i jest jakby jakaś tam zgodność z tymi resztkami jakimiś tam, które jeszcze pamiętam, które jeszcze coś tam wiem z tej historii, niby to jest to dość dobrze pokazane. Tymczasem były te sceny właśnie takie historyczne, związane z tą historią, też na przykład było właśnie wywożenie tam tych mieszkańców na, części mieszkańców na Sybir, to chyba wtedy, tak mi się wydawało, że babci troszkę łezka poleciała. Zaraz potem była scena, gdzie Żydów wywozili. To mnie z kolei serduszko się zatrzymało i tak miałam ochotę po prostu płakać w tej chwili. To było strasznie takie jakieś ojej. Ale szczerze mówiąc, bardzo mi zaimponowali zarówno Pawlak, jak i później no, pewne osoby też z otoczenia, że ukrywali Żydów i to było mega urocze i to było bardzo mi tak jakby też urosła mi ta postać w oczach, prawda? Zresztą generalnie to ten film jest taką laurką właśnie tutaj mamy. To jest super bohater na miarę naszych czasów, na miarę naszego kraju, to jest super bohater właśnie tutaj, a ratuje wioskę, ratuje swoją ukochaną, ratuje Żydów i w ogóle, więc to taka laurkowaty był ten film dosyć, ale fajnie było to zobaczyć, ciekawie się to oglądało, było to bardzo sympatyczne. No i właśnie wątek tych Żydów ocalonych był też bardzo miły. W każdym razie, pomijając fakt, że ten właśnie był wątek ukrywania Żydów, to sama postać tego Żyda, który miał tam tą jakąś karczmę, czy nie wiem, tam no pili tam wódkę i w ogóle. W ogóle to miejsce strasznie mi się kojarzyło z tą sceną, z tą też takim barem, nie wiem, to się nazywał bar, nie wiem, w Chłopach. Nawet kadry były podobne, też był, znaczy nie, bo tam w Chłopach chyba nie było tych słupów takich drewnianych, ale też była taka scena, że jest ta lada i ten stoi tu, ten stoi tam i kamera tak jakby kameruje tu zza lady, potem od drugiej strony, ja tak patrzyłam na to i czy to jest ten sam bar? Nie wiem, ale w każdym razie bardzo mi się kojarzyło z tym. No i ten Żyd właśnie, który tam prowadził to miejsce, ten Szynk, no nie wiem, no to miejsce, gdzie chodzili ludzie się napić wódki. Nie wiem. W każdym razie ten Żyd to był bardzo, tak mi się skojarzyło, przypomniały mi się wszystkie lekcje polskiego ze szkoły, ponieważ zawsze było gdzieś tam mówione, że w tej klasycznej literaturze polskiej występuje taka klasyczna postać Żyda. Żyd tułacz? Nie wiem. W każdym razie to jest bardzo klasyczny motyw. To jest bardzo taki charakterystyczny i specyficzny właśnie motyw tego Żyda w polskiej literaturze, prawda? I tutaj był taki bardzo stereotypowy taki właśnie Żyd z literatury polskiej. Nie, że Żyd, chociaż to troszkę, ale to był właśnie taki charakterystyczny Żyd z literatury polskiej. Bardzo specyficzna postać i ten wątek cały generalnie. Nie wiem, fajnie to było pokazane i fajnie było to sobie przypomnieć trochę lekcję polskiego. Miałam takie, nie rozumiem nawiązanie, wow, szkoła czegoś nauczyła. W każdym razie ze szkołą skojarzył mi się jeszcze jeden motyw. W czasie, kiedy już mieli się wybierać z tej ziemi swojej ukochanej na ziemię odzyskane, czyli tutaj w okolicy Dolnego Śląska. Tam właśnie część tam osób rozmawiała i że Pawlak tak nie chciał stamtąd iść, w ogóle opuszczać tej ziemi swojej któryś tam powiedział czarci dylemat, że to jest czarci dylemat ojczyzna czy ojcowizna?
ojczyzna czy ojcowizna. I tak sobie pomyślałam, no to totalnie brzmi jak temat wypracowania szkolnego. I tak sobie od razu wyobraziłam, no pewnie jak ktoś z klasą pójdzie, jak klasa szkolna pójdzie sobie na ten seans na samych swoich, to mogłoby być później właśnie jakieś wypracowanie na ten temat. I tak sobie pomyślałam, no to takie, ja nie wiem, czy to było pod szkołę. Nie, no na pewno nie, ale to jest takie właśnie trochę takie martyrologiczne, ale no, tak sobie skojarzyłam, że to jest bardzo, bardzo takie szkolne typowo właśnie. O, ojczyzna czy ojcowizna, tutaj wymień, napisz rozprawkę, wymień plusy i minusy. Oraz dlaczego to jest czarci dylemat według tych ludzi, nie? I też bardzo dużo też było tam takich wątków, że no, tutaj chrześcijanin ma swoje przykazania, a chłop ma swoje. Tutaj chłop ma swój honor, coś tam. I bardzo to chłopstwo było takie, że ono, tutaj ta klasa chłopska, prawda, że to jest takie bardzo, ma swoje jakieś tam... swój jakiś cały zestaw taki, pakiet startowy, ma cały jakiś tam swój zestaw cech i swoje właśnie jakieś przykazania i prawidła, według których żyją, że to takie bardzo było właśnie wyszczególnione też w tym filmie poniekąd. Też na koniec właśnie, jak już jechali do tych dolnośląskich terenów, babcia tak popatrzyła i była scena na takim moście i babcia powiedziała mi, że no, o, to chyba jest tamto miejsce gdzieś tam. Skojarzyła sobie, ale tak ja szczerze mówiąc nie skojarzyłam za bardzo, ale miałam takie, że no to w sumie to jest możliwe. I trochę miałam trochę takie poczucie, jak oni jechali tym pociągiem i była ta scena, że o, oni jadą w okolicy Dolnego Śląska, to zaraz zobaczę moje góry. I jakbym to ja jechała tym pociągiem, jakbym ja wracała na swoje tutaj tereny okoliczne. No to oczywiście nie musiało wcale tak być i też nie było pokazane naszych Sudetów tutaj, Karkonoszy, ani nic takiego. Ale no jakby nie musiało, bo po co miałoby być coś takiego pokazane, nie? W każdym razie była scena bardzo urocza, gdzie oni tam wysiadają z tego pociągu i są te pola i przepięknie słońce wschodzi, prawda, i jest całe pole właśnie zbożem wysiane i ten Kazimierz Pawlak wchodzi w to pole, on taki aż był taki, co jest? Taki był jakby trochę zdziwiony, zaskoczony, że tutaj też jest ziemia, że tutaj jest piękna ziemia z polem wysianym, że tutaj też będzie miał swoją rolę jakby, więc to było takie ciekawe jakby pokazanie jego postaci, że tak jakby on na początku myślał, że wysyłają go gdzieś w obce tereny, to nie wiadomo jak ja się tam przyjmę, co ja tam będę robił, a no tak naprawdę ja pomyślałam sobie wtedy, on tam skosztował trochę tego kłos zboża, przeżył tam jakieś ziarenko i tak zamknął oczy i tak sobie jakby tak się wczuł, że o, to tutaj jest coś, co on zna, też ziemia, też właśnie uprawa roli, to są jakieś rzeczy, które on zna. No chyba ten pies u sąsiadów w końcu przestał szczekać, skaranie boskie. W każdym razie on miał taki rozanielony trochę wyraz twarzy, że tak jakby wrócił do domu. I ja miałam taką myśl, że no, przecież ziemia wszędzie rodzi tak samo. Wszędzie, na całym świecie trzeba dbać o ziemię i ona wtedy dopiero daje owoce. Że jakby to jest tak samo ziemia, tak samo to jest ta gleba tam uprawna, tak samo ona jest w stanie właśnie dać życie. Że to te granice, te rejony są nakreślone przez nas w naszych gdzieś tam mózgach, w naszych kręgach społecznych są określane te granice. Ale tak naprawdę to jest ta sama ziemia cały czas. Gdzie nie pójdziesz, to możesz znaleźć te ziemię właśnie, na której jak posiejesz ziarno, to ono wyrośnie i da owoce. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki miły w sumie, taki trochę ten, nie, może nie tyle morał, może to ja sobie nadinterpretowałam taki właśnie pseudomorał na zakończenie tego filmu, ale to było bardzo miłe zobaczyć tę scenę, że on jednak taki pozytywnie nastawiony się staje do tej nowej swojej ziemi. I potem bardzo fajnie na zakończenie pod spodem był napis, tak jak normalnie w filmach jest ciąg dalszy nastąpi, to tu się pojawił napis ciąg dalszy już znacie. No tak, no znacie, no bo był kiedyś taki film, Sami swoi.
Więc to było całkiem spoko. Film mi się podobał, naprawdę było fajnie się to oglądało, był sympatyczny, był ciepły, był zabawny, był przepiękny plastycznie, bardzo kolorowy, bardzo taki oddający właśnie tego ducha tamtych czasów, kiedy się to działo, więc było to, też było to takie uładnione trochę, no bo wiadomo, no bo to jednak jest ten film i sami swoi i cała ta otoczka, no to są takie dosyć pozytywne filmy, tak? Nie są to filmy realistyczne, to są filmy ku pokrzepieniu serc. I ja bym to tak zinterpretowała, tak jak kiedyś była literatura ku pokrzepieniu serc, czy tam poezja ku pokrzepieniu serc, coś takiego było. Znowu się flashbacki przypominają po prostu z lekcji polskiego. Więc tutaj mamy film polski ku pokrzepieniu serc. No i myślę, że to jest taki całkiem bardzo sympatyczny, właśnie jeżeli macie jakichś tam dziadków, babcie, starszych ludzi w swoim otoczeniu rodzinnym, czy coś takiego, to możecie ich właśnie na ten film zaprosić i myślę, że będą się dobrze bawić. Mojej babci się podobało i mi się też podobało i to był całkiem taki sympatyczny motyw, żeby właśnie sobie wyjść razem wspólnie gdzieś i potem sobie pójść do właśnie Heliosowej kawiarni na tam kawę czy coś tam i tak sympatycznie po prostu sobie spędzić czas, więc ja mogę polecić ze swojej strony film Sami Swoi Początek. Myślę, że to jest dobrze odwalony kawał roboty. Odwalony kawałek dobrej roboty. Chyba tak się mówi. W każdym razie myślę, że jest to pozytywna rzecz. Fajnie zrobiony film. Widać było, że nie żałowali hajsu. Tak odebrałam przynajmniej takie wrażenie, że nie żałowali hajsu. Było bogato właśnie jakichś takich dekoracji różnych. Przepiękny był ten domek w ogóle, ten gdzie tam oni mieszkali, że był dom jakby w taki kwadrat, a w środku była otwarta przestrzeń. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to starożytne rzymskie właśnie jakieś budynki z tym takim patio, czy jak to się tam nazywało, że tam spadała woda, nie? No to tutaj trochę też taki otwarty był podwórzec pomiędzy tymi... No ale to kiedyś też takie robiono. Fajnie to było, bardzo urocze. Bardzo uroczy film, bardzo sympatyczny. Chociaż też dolał trochę łyżki dziegciu do tej beczki miodu, ponieważ zawsze to się tak kojarzyło, że o, Pawlak, tam Kargul, coś tamtego, haha, komedyjka. Tymczasem tutaj mamy nieszczęśliwą miłość i to bardzo tragiczną, bo potem znowu się pojawia ta jego ukochana, ale z kimś innym i to jest takie, o Jezu, straszne rzeczy. I właśnie ta nieszczęśliwa miłość. No i postać tej Mani, która jest po prostu... No, nikt tak naprawdę nie interesuje się tym, co ona by chciała od życia, czy cokolwiek. Jakby powstał jakiś film pokazujący jej życie z jej perspektywy, to byłby strasznie przygnębiający i smutny film, mam wrażenie. Takie odniosłam wrażenie. I jeszcze w ogóle ten motyw, gdzie ona się pyta jego, oni się sobie tam rozmawiają, Kazimierz z Mańką, oni sobie tam rozmawiają, taką konkretną rozmowę w swoim związku mają i tam się pytają jedno drugie, co które ma drugiemu do zarzucenia i też ona się pyta jemu, co, czy on za coś w ogóle może być jej wdzięczny. I to, co powiedział, no dałaś mi dzieci, lubię cię, bo jesteś inkubatorem. Zajebista rola po prostu. Strasznie smutne i przygnębiające. Jak dobrze, że teraz mamy nasze czasy. I takie filmy właśnie sprawiają, że ja się naprawdę cieszę, że urodziłam się w tych czasach i że mamy ten postęp taki społeczny i że mamy feminizm. Jej! Nigdy więcej tamtych czasów. Straszliwe rzeczy, naprawdę. I no to mam nadzieję, że Wam się podobało moje omówienie tego filmu i jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, jeżeli też byliście na tym filmie i na przykład Wam się nie podobało, albo może właśnie się też Wam podobało, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu. I jeżeli jesteście zainteresowani innymi, kolejnymi jakimiś filmami, które będę oglądać w kinie, to możecie zasubskrybować ten kanał i wtedy no, co jakiś czas coś się będzie pojawiać. No i to by było.
było na tyle. Papatki.